Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie, już na starcie walka? Ja nie mogę, ale starcie super. Odrobina. Super starcik. Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie, z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry SpongeBob Kanciasto Porridge. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz i lecimy z odcinkiem. Dobra, nie będę cię tutaj pokonywać, ponieważ mi się nie chce. Tak. Szczęścia! Tak, tak, szczęściaś, no. Okej, okay, nie wiem czemu, ale mi się nagrywanie wyłączyło, ponieważ chciałem tylko sobie pogłosić dźwięk i nagle mi się tutaj wyłączył mikrofon. Więc znaczy nagrywanie. Mikrofon, co ja mówię? Dobra. A co ci się tam stało? Ktoś nie będący SpongeBobem pomocy! No dobra. Spokojnie, pani Puf. To nic tu po nas. Z powrotem na... na ziemię, tak. Dobra, to nic na nasze siły. Idziemy sobie stąd. I tak nie chciała naszej pomocy. Chociaż w sumie lubię pomagać. Ale... ale jeśli ktoś nie chce, no to co? Dobra, tam mamy kolejną meduzę. O, dziękuję, co? Patryku, dziękuję. Jak ja mam... co? Tu jest lawa w bikini dolnym? No, kto to widział? Przez tę lawę moje czoło roni łzy. No właśnie. Tragedia, nie, Patryk? Okej, okay. Na szczęście się tutaj złapałem. Dobra, teraz idziemy na górę. Aha, tak, tak, tak. Nie gadaj mi tu o śmierci, SpongeBob, bo... o nie! Niedźwiedzie morskie! Szybko, narysuj wokół siebie koło! Jakie koło? Co? Jakie koło mam rysować znowu, SpongeBob? Stary, to miasto naprawdę się zmieniło. Stary. Uwielbiam, sorry. Uwielbiam te słowa. Cóż, muszę lecieć. Auć! Sorry. Takie życie. To ochroni mój zadek. Dobra, ale jaki ja mam... Jak ja mam wskoczyć tutaj do tej wody? Aha, tutaj mamy kamień. Okej, okay, nie zauważyłem go. Dobra, dobra, dobra. I pyk. I okej. Okay. Lecimy, lecimy, lecimy. Gdzie była kolejna meduza? Chyba gdzieś... na pewno nie tu. Tam była, nie? No właśnie. Pyk. Okej. Okay. I jeszcze tylko jedna. Czyli tutaj. Ja! Jaka wielka meduza! Czy ona jest mała? I po prostu tak z daleka wyglądała na taką dużą. Tak naprawdę jest malutka. No kto tam wie? Kto tam wie? Dobra. Znaczy, wy na pewno wiecie, bo wygraliście tak. Już w tą grę na pewno. I ją już przeszliście, więc... więc wy wiecie, co tutaj się dzieje. Aha. Wow, to było fantastyczne, pani Puf. Może to pani powtórzyć, proszę? Z całą pewnością nie. O, proszę, 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 proszę. Ha? Powodzenia, SpongeBob! Nie zepsuj tego! Bez obaw, pani Puf! Wszystko pod kontrolą! Aha, dobra, bo myślałem, że ona nam nie pomoże. Co to za świat? Pani Puf musi mieć z tym kupę zabawy! Tak. Mam rację, Patryku? Agent Gąbczasty wzywa najlepszego kumpla. Odbiór! Patryk! Koniec. Świat rękawic. Najpierw straciłem bikini dolne,
a teraz najlepszego kumpla. Przegrałeś. Nie, nie przegram, dopóki będę próbował. Znajdę Patryka i razem przywrócimy normalność w bikini dolnym. Tak jest. Razem albo wcale. Jak to mówią, nie? Witamy w świecie rękawic. Jestem rękawicuś. Dobra, co my tutaj takiego mamy? Tutaj mamy jakąś gwiazdeczkę. O, czerwony przycisk. Trzeba nacisnąć. Aha, balony trzeba niszczyć. No dobra. Ale jak? Że niby tak? Aha, że niby tak, dobra. Aha, białych nie można, dobra, okej. No co jest? SpongeBob dalej, bo czas się zaraz nam skończy. Ale chyba na luzie powinno się udać. No, mamy 25. I co, będzie żeton? Ustanowiłeś nowy mamy rekord. Następny. O, następny, ale tutaj nikogo nie ma. Jacie, tutaj to jest super. Czy... jak ja mam tam... aha, bo tam jest deska. No tak, jak teraz Patryka nie ma, to nie ma kto nas ratować. O nie, musimy go znaleźć. Patryk, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj nas ratować. W sumie to teraz tak jest, że my znaczy Patryk nas ratował, a teraz my musimy uratować go. Tak to działa. Dobra. To ma jakieś znaczenie? Te gongi? Bo nie wiem. Znowu na czas, tak? Ale co tym razem? Że co, że gongi? Co to za piękna piosenka? Sprawia, że mam aha, ochotę dobra na boogie. Takie coś. No dobra, albo dobra, nie będę tego robić. Idziemy po prostu poszukać Patryka. To ma pięć palców i nowego najlepszego przyjaciela. To ja, Rękawicuś. Rękawicuś? A kto to jest Rękawicuś? Jodź się, gościu. Odizolował bar. Teraz jest tu tak samo. Nie, nie wal. Nikt nie chce już we mnie. Dobra, nie, za mało miejsca tutaj jest dla nas na wirowanie. No, no nie słyszałeś? Za mało miejsca jest na wirowanie. Dobra. Po prostu poddaj się i ciesz się przejażdżką swojej. Co ty, ja się nie poddaję. Tunel prędkości. Nie, rękości. Sorry. I zobaczcie na to. Wow. Mega, nie? Och, gdyby tylko Patryk tu był. No właśnie. Jeździliśmy razem na wszystkich karuzelach i jedli całe góry lodów. I by nas ratował. Ale bez niego będę miał potem tylko zgagę. Jak ja mam... dobra, nie próbuję. Bez Patryka nie mogę spróbować. Dobra, tędy musimy iść. Ale to jest tunel rękości? A nie tunel miłości przypadkiem? Bo ja w bajce pamiętam, że to był tunel miłości, a nie prędkości, znaczy rękości. A może i coś źle pamiętam? Że nie chcę się już z tobą bawić. Nie no, dobrze pamiętam przecież. Przecież ja jestem fanem SpongeBoba w ogóle.
zawsze go sobie oglądałem. Na... jakim to było kanale? Na Nickelodeon, o. Ty! Dawaj. Dawaj. Proszę wybaczyć, panowie, ale czy widzieliście tu gdzieś może rozgwiazdę? Taka różowa, w kształcie balona. No i jest też moim najlepszym kumplem. Nie? No właśnie. Au! Ła! Ty! Masz tutaj. Za karę, o. I ja jeszcze raz masz. Dobra. Cyk. Jacze. A myślałem, że wszystkie od razu się tutaj pękną. Ej, gdzie ty? Uciekasz. Czy ja was muszę pokonać, żeby coś odblokować? Jakieś przejście? Ach, koniec z odtwarzeniami. Czy po prostu sobie walczymy tak, żeby walczyć? Chyba muszę ich pokonać. A, bo to ty je rodzisz tutaj, ty skubańcu. Dobra. Okej. I możemy iść dobra, naprzód. Udało ci się zajść. Ej, ale tak w sumie, co my mamy tam na głowie? Nie możesz odwrócić się od swojego najlepszego przyjaciela. Przecież kiedy go nie ma w pobliżu, musisz rozmawiać z samym sobą. Nie, możesz do nas mówić. SpongeBob. My cię tutaj posłuchamy, nie? Prawda? Prawda, nie? Dobra, idziemy. SpongeBob pozwolił odejść swojemu najlepszemu przyjacielowi, ponieważ dba tylko o siebie. Nie kłam. Wcale nie pozwoliłem. I wcale nie pozwolę. Patryku! Może znajdę tu coś przydatnego. O! Co to było? Co to jest? Odmuszlacz. Co? Na RT wciągamy i wypuszczamy na... Dobra, okej. Okay. Uwaga, chłopcy! A chcę to sprawdzić koniecznie. Jacie. Ja mega. Kozacko ty. I co teraz? Jak ja mam tutaj to wypuszczać? Czekajcie, strzał. O, w taki sposób, dobra. Władam potężnym odmuszlaczem. Mega. Nie powstrzyma mnie jakaś skraja krowek galarety. Przytrzymaj, aby opuścić. No może na razie nie mam opuszczać, kto tam wie. O, proszę! Dobra, idziemy dalej. O, czekajcie, bo tam są... Tam jest bielizna, a ja już nie mam... życia. Znaczy, to mam. To chroni mój zadek. Ale miałem dwa. Dwie bielizny miałem. A tak to mamy trzy, więc jedno więcej, nie? No ale jak ja mam to upuścić? Halo? Bo ja inaczej tam nie wejdę. Czekajcie, bo... Naciskam tutaj wszystkie przyciski? Bo na coś... na y to nie działa. A dobra, działa. Teraz już działa. Nie wiem, czemu przedtem nie działało. Mamy checkpoint i jest super. Trzymaj się, Patryku! Idę po ciebie! Teraz idziemy. Już nikt mnie nie powstrzyma! SpongeBob, nie zapominaj o nas! O! To wygląda mi na...
bossa. A ja też tak umiem. Wpadłeś prosto. No właśnie. O nie! Ty. Dobra. Więzienie w świecie rękawic? Ej, no, co jest? Czemu mi tak daleko to położyliście? Ale jak ja mam to strzelać? Dobra, ja nie mogę, ile on ma życia? Tragedia. SpongeBob gazu lepiej. O nie. Czyli, że ja muszę czekać, aż on je wypluje, tak? No bo na razie nie mogę nic z tym robić. A bomby to je nie wciągnęło, przecież głupi to ja nie jestem. No chyba, że mam wciągnąć. No ale... Nie mogę wciągnąć przecież bomby, bo jak wciągnę bombę, to ja... To już po mnie. Od razu lepiej. No, zobaczcie zresztą. Widzicie? Nie mogę, nie? No właśnie. Więc jak ja mam go pokonać? Nigdy nie widziałem takiej ryby. Au. Ła. Dobra. Chodźcie tutaj do mnie wszyscy. Okej, okay, strzelaj! Dobra, bo ja już myślałem, że jak ja go pokonałem, a to on nas pokonał. Tragedia. No chodź tutaj. Kto chętny do odkurzacza? Dobra. Pyk. Ła! Od razu lepiej. Dobra, no i. No i co? A może. Może ja mam. Tak, ja mam to wciągać. Dobra, okej. Okay. Dawaj. Pyk. Do widzonka. No właśnie. Drzwi serwisowe otwarte. No i super. Już wiem. Już wiem, jak można go pokonać. Dobra. Idealnie się bawię. Lubię wyzwania. Wow. No, przynajmniej tutaj, tutaj kolega mówi, że jeśli ten, nie, to nigdy go nie opuścicie, nie, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy spodnie jest za mały na a SpongeBob to tylko o Patryku myśli, a o nas już nie myśli. A tutaj wiem, kolega myśli też o nas. Za mały na te wszystkie atrakcje. Dobra. Okej. Okay. Wystarczy odrobina. Nie co wiem, tam jest pod? Nie jest za mały na te wszystkie atrakcje. A. Właśnie, coś tam słyszałem, że coś mówi jest spod. Czasami nie zwracam na to, co SpongeBob mówi. Wiecie? Skupiam się bardziej na grze niż na zwróceniu uwagi na tym, co mówi. Jeśli mam być szczery z wami. Nie! Nie, dziękuję! Kurde. Nie
Dobra. Okej. Dobra, sobie zniszczymy te wszystkie totemy. I co teraz? Ło! Na karuzelę! Znaczy, na diabelski mącz, na karuzelę. Kosmiczny wstrząs odciął ślad rękawic. I teraz do parku nie mogą przyjść żadni nowi goście. A ci, którzy tu są, czują się... Ja nie mogę, SpongeBob, ale ty masz wielkie oczy z bliska. A tak to zobaczcie, jaki mały. Rękawica jest od niego większa. Dobra. I hopla. Pod tłustym krabem! Jest tutaj! Jeśli ja jestem taki podekscytowany, to co dopiero powie Skalmar? Co jest? Jakim ja cudem zginąłem? Ja tylko wszedłem w to nie mogę wyjść. A czemu? To jest woda czy jak? Dobra, idziemy. Ehem. To nie tak, jak myślisz. On mnie zmusił do robienia sobie z nim słodkich foci. Nie bój się, kolego, nadchodzi pomoc. Jestem twoim największym fanem. Proszę, 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 pokaż mi kciuka. Dla fana wszystko. W takim razie, może puścisz Patryka? Nie. Odkąd pogrążyliście bikini dolne w kompletnym kosmicznym chaosie, z tej pięknej niegdyś oazy radości zniknęli wszyscy goście, a wraz z nimi ich uwielbienie dla mnie. Wiesz, czym jest rękawica bez miłości? Rękawnicą? Przestań go dusić! Właśnie zrozumiałem. Nawet najlepsza rękawica bywa zimna. Nie pozwolę, żeby to się stało z tobą. I co, walka z rękawicą, nie gadajcie. No, trzymaj faktycznie. Się, Patryku, już idę. Po kolei rękawice. Rękawicy, kto tu rządzi, SpongeBob? Jasne, już zaraz pokażę. Co? Przecież... To jest po prostu nie fair. Musisz być co najmniej... A co jeśli podzielimy się Patrykiem? Może być twoim najlepszym przyjacielem w weekendy. Nie dzielę się niczym, jak już położę na tym moją wielką łapę. Chodź tu. Ty też chodź. Okej. No i... Co? Co tu stało? Jest straszny! Trzymaj się, kolego! O, trzymaj się, trzymaj się. Ty, gdzie on wleciał? To ochroni mój zadek! Dobra, nieważne. Co? Ile ich tutaj jest? O, w sumie to on ich pokona tutaj. Ziomki, ziomek, dawaj. Ja latam! Ha, wiedziałem, że ich pokona. Taki super gość. A ty wiesz, że celujesz we swoich, nie? Tragedia. Patryk jest mój i nigdy go nie wypuszczę. Dobra, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Tam jest. O nie! Nie, dziękuję! SpongeBob, trzymaj się! O, dziękuję ci. No chodź tu, chodź tu. No chodź. No chodź. Wracaj do domu, kanciasto porty! Nie słuchaj tej strasznej łapy, SpongeBob!
No nie, ostatnie rzeczko. Ostatnie rzeczko. Ostatnie rzeczko. I gdzie ja mam go tam strzelić, bo nie wiem. Czekajcie, gdzie on jest? On jest gdzieś. A tam jest. Dobra. Ciebie tutaj pokonamy ładnie. Żebyś nam tutaj nie przeszkadzał. Super. Aha, czyli będziesz nadal mi tutaj przeszkadzać. Rozumiem. Pyk, łap to. Idealne słowo, nie? Jestem już blisko, Patryku! Dasz radę, kolego! No pewnie, że dam. A co, wątpiłeś we mnie? Czekajcie, gdzie ja muszę iść? Aha, dobra. Podziwiam cię, rękawicusiu, ale nie zostawiasz mi wyboru. Właśnie. Nie pozostawiasz nam wyboru. Tylko co ja mam tutaj zbierać? Aha. Au, 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 au. Nie dostaniesz mnie. Ten koleś naprawdę przegina. Pyk. Jestem taki samotny. Ciężko patrzeć, jak bohater z dzieciństwa stacza się na dno. Nie martw się, no. Patryku. Mam coś, co może pocieszyć naszego przyjaciela. A co takiego? Figurkę z kalmara? Jeszcze lepiej. O. Masz pełno przyjaciół. Masz rację. Mam pełno przyjaciół. Wszyscy uwielbiają mój sztuczny uśmiech i niepokojące, tępe spojrzenie. Dziękuję. Wiedziałem, że po mnie wrócisz, SpongeBob. I już nigdy więcej nie spuszczę cię z oczu, Patryku. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. O, jak słodko. Nie martw się, rękawicuś. Przywrócę normalność w bikini dolnym i ściągnę mnóstwo gości do świata rękawic, żeby kochali cię tak mocno jak my. SpongeBob? No i pokazał kciuka. Świat rękawic, tak? Odblokowany. Mamy tu z tego kraba. Super. Stój, toksyczny żółty trucicielu. Co jest? Docierają do nas doniesienia z wielu źródeł tym samym megalomańskim głosem, że to ty jesteś odpowiedzialny za te wszystkie śmieci wokół tłustego kraba i kubła pomyj! Albo je pozbierasz, albo my zabierzemy cię do więzienia. Raju, nie wiem skąd wzięły się te wszystkie śmieci, ale uwielbiam podnosić rzeczy z ziemi. Poza tym będę miał okazję do współpracy SpongeBob. Z bikini dolnego. Śmieć! SpongeBob, to jest naprawdę... niezbyt fajne. Aha, ja mam podnosić. I co mam? Gdzie ja mam to rzucać? Dobrze jest oczyścić tutaj, tak? Ocean. Kto mógłby zostawić tu tyle śmieci? No właśnie. Kto by tu mógł, nie? O, to jest pytanie. Wow! Aha, dobra. Bo to jest jedzenie. Jest tam coś, co nie nadaje się do ponownego wykorzystania? Dobra. Stare dowcipy. Czekaj, window na mnie. Super, możesz jechać. Dobra. Okej. I jeszcze tylko to. I będzie wszystko. No dalej, dalej na dół, błagam cię.
Dawaj, dawaj, dawaj. Wszystko zebrane. Pora zabrać te śmieci tam, gdzie ich miejsce. Nieźle się dziś narobiliśmy. Było fajnie. Do zobaczenia. Nie możemy wejść. Czekaj, Patryku. Nie powinniśmy zanieść reszty galarety Kassandrze, żeby mogła naprawić cały ten chaos? A, no przecież. No dobra. To jeśli zaniesiemy i będziemy kończyć. Co mogę złożyć zamówienie? Ponieważ nie wiem, ile odcinek trwa. Ale na pewno już 30 albo ileś minut, więc... Okej. Okay. Mam tylko nadzieję, że... Że w dobrą stronę idę. Toż to SpongeBob i Patryk! No siema, Kassandro, i co tam knujesz? Wiem, że wszystko wraca do normy, ale norma tego miasta to nigdy nie był dobry stan. SpongeBob Kanciastoporty! Tym razem posunąłeś się za daleko! No, no, no. Jego królewski tyłek w końcu raczył się pokazać. Ta obślizgła oszustka włamała się do mojej królewskiej łaźni i miała czelność ukraść moje mydło. Nie stanowiła najmniejszego zagrożenia, póki ty nie wpadłeś na to, by jej w tym pomóc! Masz pojęcie, jaką może posiąść moc, gdy zbierze dość galarety? Cisza! Ja jestem teraz królową oceanu i z mocą kosmicznej galarety przerobię morza własnego uznania! Wiedziałem, że coś z nią nie tak. SpongeBob, tolerowałem twoje irytujące potknięcia latami, ale mam już tego dość! Przez ciebie zostałem porwany, od nowa uczyłem się mówić, a mój sedec zapchał się galaretą. Miarka się przebrała. Wiesz co, nie jest aż tak źle. Użyję przepychacza. Nigdzie nie pójdziesz, mój słodki, wściekły ptysiu. Masz idealne nastawienie, by zostać moim nowym pupilem. Co jest? Jo. O matko, skalmarmy, to my. Tak jest, Patryku. Moje życzenia może i zatrzęsły światem, ale to Kassandra całkowicie straciła kontrolę. Pora podtrzymać ją na dobre i raz na Dobra, wiecie co, to by było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie dużo łapek w górę, subskrypcję, komentarz. No i w następnym odcinku będziemy po prostu ratować... Czekajcie, jakie mam tutaj zadania? Ocal bikini dolne, dobra. Czyli chyba to już będzie ostatni odcinek, więc trzymajcie się. No i do zobaczenia, hej.